Jak powstają konsole do gier? Najprostszą odpowiedzią jest, że ktoś chce zrobić sprzęt mocniejszy od sprzętu konkurencji. Następnie jest faza projektowania, produkcja w fabryce, dystrybucja i voilà! Konsola do gier trafia do naszych domów. To bardzo uproszczony scenariusz i gdyby rzeczywiście tak było, to każda firma zajmująca się elektroniką miałaby w swojej ofercie maszynę do grania. Dziś w Gramy na Maxa burzliwa historia powstania najsłynniejszej w Polsce konsoli do gier. Konsoli, która nie powstałaby, gdyby nie współpraca z największym wrogiem, najmocniejszą konkurencją. Będzie o marzeniach, stracie, zdradzie i finansach. Poznajcie Państwo Szaraka, czyli pierwszą konsolę PlayStation. Paweł Typiak, zapraszam. Tokio, rok 1950. Na świat przychodzi Ken Kutaragi. Nasz bohater mieszka z rodziną, która prowadzi firmę drukarską. Ken doskonale znał ten fach, jednak umierający na raka ojciec poprosił, by Ken Kutaragi rozwijał własne zainteresowania i stworzył własny biznes. Usłyszał wtedy: ta firma przestanie istnieć, gdy ja przestanę istnieć. Powinieneś myśleć o przyszłości i tworzyć to, na co masz szczerze ochotę. Ken Kutaragi nazywany jest ojcem PlayStation. Gdy był nastolatkiem, pasjonowała go elektronika. W roku 1975 jego zainteresowania skłoniły go do współpracy z firmą Sony, gdzie szybko stał się jednym z najbardziej utalentowanych inżynierów. Pewnego dnia Ken zobaczył obraz ludzkiej twarzy, którym sterowano myszką. W 100% był on wygenerowany przez komputer. Nazywało się to systemem G. W głowie naszego inżyniera zrodziły się wielkie marzenia i plany. Jak sam wspomina, system G był bardziej zaawansowany niż najnowocześniejsze wówczas systemy graficzne. Wywarło to na nim ogromne wrażenie, a gdyby udało się wdrożyć ten system do konsoli Nintendo Entertainment System, bo ta konsola była popularna w latach 80. i unowocześnić ją za pomocą nowego systemu, to mogło przynieść firmie Sony ogromne korzyści. Wówczas każde przedsięwzięcie, które przynosiło 10 miliardów jenów, było ogromnym sukcesem dla Sony, ale Ken Kutaragi chciał, by jego marzenie stało się głównym źródłem dochodu dla japońskiego giganta. Kutaragi twierdził, że konsole w przyszłości będą najważniejszym źródłem rozrywki wśród sprzętu używanego w domu. W Sony mało kto popierał jego tezę, tak naprawdę to nikt. Mamy koniec lat 80. Na rynku konkurują ze sobą Nintendo z wąsatym hydraulikiem Mario na czele oraz Sega i ich niebieski jeż Sonic. Sony nie ma nic, ani konsoli, nie mówiąc o grach, czy nawet kojarzącej się z marką maskotce. By technologicznie wyprzedzić swojego rywala, Nintendo postanawia zawiązać sojusz z Sony. Był to moment przełomowy, ponieważ ten fakt zaważył na tym, że kilka lat później otrzymaliśmy konsolę PlayStation, więc Nintendo wraz z Sony zaczynają pracę nad nową konsolą, czyli Super Disc, znaną też jako Super Nintendo Entertainment System CD. Sprzęt miał być połączeniem 16-bitowej konsoli Nintendo z napędem CD-ROM i ze slotem na gry zapisane na obowiązujących wówczas kartridżach. Ponieważ Sony miało partycypować nie tylko w zyskach ze sprzętu, ale także z dystrybucji gier, co więcej, to właśnie Sony miało mieć prawa do technologii zastosowanej w konsoli do gier. Nintendo się przestraszyło. Zepchnięcie na ten boczny tor. Drodzy Państwo, nadszedł czas na zdradę, potajemnie. Nintendo dogaduje się z Philipsem. Tworzą konsolę Philips CDI. Trust me, babe, I know about this CDI stuff. Now get into CDI, starting at $299 with $200 of free stuff. Mamy rok 1991. W Chicago trwa właśnie wystawa elektroniki użytkowej. Sony chwali się, że tworzą nową, przełomową konsolę współpracując z Nintendo. Nazajutrz Nintendo informuje o zerwaniu umowy z Sony i romansie z Philipsem. Podobno prezes Sony, Norio Onga, grzmiał wówczas, wymachując z pięścią, jak śmiecie zrywać kontakt, który podpisałem, ale nic to nie dało. Nie było już czego negocjować. Rok 1992, projekt związany z konsolą Sony wisi na włosku. Ken Kutaragi sięga po ostatnią deskę ratunku. Szantaż emocjonalny wchodzi w grę. Cytat. Niezależnie od tego, co robi Nintendo, opracowujemy w tajemnicy zupełnie nowy standard, wykorzystujący trójwymiarową grafikę o zdumiewającej jakości. Pod tym względem Super Nintendo nie będzie w stanie z nami konkurować. Czy zamierza Pan usiąść w kącie i zaakceptować to, co zrobiło nam Nintendo? Proszę podjąć natychmiast decyzję, oświadczył Ken Kutaragi. Kierując oczywiście słowa do prezesa Sony, co usłyszał w odpowiedzi? Uderzenie w pięści, w stół i głośne: zrób to. Wyznaczamy własny kurs.
Po przekonaniu twórców gier do nowej technologii, która miała dorównywać automatom arcade wartym 18 000 dolarów, za którą klienci mieli zapłacić nie więcej niż 300 dolarów, Sony ogłosiło 27 października 1993 roku założenie Sony Computer Entertainment. Następnie Keisuke Goto po wielu perypetiach i awanturach zaprojektował finalny wygląd konsoli oraz pada do PlayStation, wprowadzając zupełnie nowe, dobrze znane teraz oznaczenia przycisków: kwadrat, kółko, trójkąt i krzyżyk. 3 grudnia 1994 roku PlayStation zadebiutowało w Japonii, 9 września 1995 w Stanach Zjednoczonych i 29 września tego samego roku w Europie. Australia dołączyła do grania w listopadzie. A było w co grać. Takie tytuły jak Toshinden, Ridge Racer, Rayman, NBA Jam, Air Combat, Gex, Tekken oczywiście, Jumping Flash czy Twisted Metal powodowały wypieki na twarzy i gęsią skórkę. Tak właśnie powstała szara konsola PlayStation, która wprowadziła ferię barw do życia wielu graczy. A jeśli lubicie grać w gry wideo, zapraszam co wtorek do audycji Gramy na Maxa o 21:00 zawsze w Radiu Free. Paweł Typiak, dzięki serdeczne.